Ludzie od wiosennej paczki, kojarzycie, ruszają z akcją, do której ja się przyłączyłem i zachęcam pod hasłem Lubię ludzi. Chodzi o to, żeby mimo różnic lubić się, bo jest takie powiedzenie człowiek człowiekowi wilkiem, a tu trzeba, żeby człowiek człowiekowi, nie wiem, pandą, biedronką, motylkiem, o, leśnym żuczkiem, który pcha tę kuleczkę z błota życia ku ogólnemu dobru, nie przygniatając mrówek. I sformułowano kilka niełatwych zasad, jakimi powinien się kierować człowiek, który lubi ludzi, choćby to, doceniamy innych, kiedy odnoszą sukces. No, nie jest to taki hop-siup i trzeba się zdziebko przyłożyć, ale warto. Ale, zanim zaczniemy lubić innych ludzi, polubmy siebie. Wtedy łatwiej będzie lubić innych i traktować ich jak siebie samego. W myśl takiej starej zasady, nalewaj bliźniemu swemu tyle samo, co sobie samemu. Nie mniej i nie więcej, tyle samo. Weźcie takiego mnie. Ja się lubię. Staję rano przed lustrem i mówię do własnego odbicia, jaki fajny, młody człowiek. Może nie piękny w sensie Joanna Krupa, ale wzbudzający zaufanie, zyskujący przy dalszym poznaniu. W ogóle dajmy ludziom odczuć, że ich lubimy. Niesiesz policjancie Frasyniuka Władysława z blokady? Zapytaj, panie Władku, jak rodzina, jak zdrowie, jak samochód? A Frasyniuk Władysław w zamian pyta funkcjonariusza, jak się niesie? Prawda? O to chodzi. Mickiewicz zatytułował 12 księgę pana Tadeusza Kochajmy się. No, ostro poszedł, ostro, ale no wiesz. Na razie niech nam wystarczy, że się będziemy nawzajem lubić.